Patrzcie, trafiłem na jakieś te. W ogóle żarcie chyba tu wydają. Całą torbę sobie, słuchajcie, jedzenia napakowałem. To chyba jest jakiś bank żywności, słuchajcie. Nie wiem, co to jest. Krem z tuńczyka, może wezmę, słuchajcie. To nie wiem, co to za marchewka jakaś. Słuchajcie, ziemniaki, patrzcie, ziemniaki są w puszce. Tego też nie brałem, bo nie znam. To jest chicken, jakaś zup, to wezmę. Tu też ziemniaków nie biorę, słuchajcie. Coś zielonego jest. O, mandarynki. Wezmę to drugie w puszce mandaryny. Patrzcie, tu są jeszcze sałatki. Jakieś mrożonki. Pokażę wam w ogóle w chacie, co ja tutaj... Słuchajcie, patrzcie, natargałem całą torbę. Zawijam, bo jeszcze mnie zawiną. Dobra, słuchajcie, odkrywamy karty. Co tutaj dzisiaj się upolowało? To taki nagły, powiem wam, spacerek. Przechodzę. A tam widziałem, że jest bank jakiejś żywności. I patrzę. Zresztą widzieliście, co tam było wystawione. To są takie krakersy. No powiem wam, no nie wygląda to źle. Jakiś twarożek się zrobi do tego i kurde, całkiem zacna pozycja. Szukam, tak, jakie to są terminy tych rzeczy. Coś mam pomroczność. Pomroczność nie mogę trafić. Ale wydaje mi się, że oni... 29, a jeszcze miesiąc są w terminie, ale wiecie, to są te... To są takie chrupki, to co tam może mi być? Nie ma opcji, że coś się stanie. Tu mamy drugie takie chrupeczki, eleganckie, proszę państwa. O kurczę, to mi się chyba... Nie, myślałem, że mi się zgniotło. To nie wiem, jakiś jest, powiem wam... To jest jakiś mini potato, więc jakieś będą małe ziemniaczki z serem, posypane albo obtaczane. Kurczę, to też jest chyba w terminie, ale nie wiem, czy to czasem nie powinno być, jest do pieczenia, ale czy to powinno być w lodówce? W lodówce to na pewno, ale czy w zamrażarce? Kurczę, się boję, żebym się na tej pozycji, słuchajcie, nie przejechał, bo termin terminem, ale no najważniejsze jest, jak było przechowywane. Tu, produkowane 2-3, a do 20 też, do końca maja. Miesiąc czasu jest, powiem wam, w tym. Terminie. Tu mamy następne takie ziemniaki z serem Emmentaler, czy jak to tam się nazywa. Patrzcie, tu mamy z oliwkami takie chyba, to będą, no takie pewnie długie krakersy, no to taki na styl chyba hiszpański albo i grecki. Nie wiem do końca. Słuchajcie, ogórek i jest, kurczę, to nie jest żaden mięczak, to jest świeżutki ogóreczek, naprawdę. Ja powiem wam, w markecie nie kupuję ogórków, bo one zawsze są takie mięczaki, że to normalnie jest żenua. Tu wziąłem jakąś pastę do pieczenia, z, nie wiem, z tuńczykiem niby. Nie mam pojęcia, co to za pozycja jest. No wypróbuję się pewnie tam pewnego pięknego majowego dnia. Tutaj słuchajcie, patrzcie, mamy 2, 4, 6 mandarynek. O, jedna jest pęknięta, coś tutaj, ale takie... Powiem wam, no też takie jędrniachy, wcale nie są spocone, pewnie pójdą, patrzcie, nie są zgniłe, żeby mi tam w komentarzach nie było, że one stare, że coś z nimi nie tak, bo absolutnie. Dobra, tu mamy, patrzcie, mandarynki w puszeczce, zacna pozycja, kto by nie lubił tych mandarynek w takim, słuchajcie, syropie słodziutkim, chyba każdy. Tu mamy, patrzcie, pomidorki w tym, do zupki pewnie tu jest napisane, ale i można, wiecie, do gołąbeczków zrobić zupkę pomidorową, czy jakąś pastę z pomidorami. No to w domu zawsze musi być. Tu wziąłem jakąś chicken zupę z chęca. Nie wiem, nie jadłem, powiem wam, nie jestem jakimś fanem takich zup. No ale jak za darmo, to wiadomo, że to się za darmo, to się... uczciwą cenę wydało, więc się na pewno spróbuję. Tutaj mamy jakąś fasolkę, może to po brytońsku, coś w tym stylu. Co ja dzisiaj jak z nim? Albo ona była jakaś taka, patrzcie, po przejściach udożona, ale no nie jest jakaś, żeby była otwarta, absolutnie. To się zje taką fasoleczkę też ze smakiem. Co my tu mamy? Tu mamy chyba brzoskwinie na pewno w syropie. Też dobra pozycja. Kurczę, ale powiem wam, ten bank żywności, to jest tam naprawdę dobra miejscówka. Ja już tam poluję któryś raz. Tak sobie, wiecie, przechodzę i tak zerkam. W koszach coś stoi.
bo pewnie jak oni mają nadmiar, no to już wystawiają, żeby sobie ludki wzięły, nie? A tam pewnie trzeba, żeby wejść do środka i coś wygarnąć, albo się umówić, no to trzeba być, nie wiem, jakieś papiery chyba trzeba mieć, nie wiem, jak macie pojęcie, to dajcie znać. Tu mamy, słuchajcie, melony, tak? Tak, melony. Ja nie jestem fanem zbytnim melonów, bo one są takie dla mnie mdłe. Jak ktoś ma fajny sposób, wiem, że chyba z solą się je robi, coś tam, że są lepsze. Ale dajcie znaka, jak wy je robicie, to może, nie wiem, może ja źle robię po prostu, albo za wcześnie obieram, albo są za stare. No wiele czynników ma na to na pewno wpływ. Dobra, lecimy dalej. Tu mamy, proszę Państwa, dwa awokado. No już takie fajne, dojrzałe. Zrobi się pewnie, no o, z tego awokado można fajnie zrobić takie, wiecie, guacamole na ten, na te chipsy. Naprawdę zacna pozycja, może Was nauczę. Dobra, tu mamy jakiś krem pomidorowy. To taka chyba zupa, taka krem, nie? Można sobie zarzucić na szybko z puszeczki. Tutaj co my tu mamy? Tutaj mamy chick beans, to znaczy to będzie ta ciecierzyca. O, i ciecierzycę też zmiksujecie. I można zrobić fajny, no ten na A, jak on się tam nazywa. No, sosik taki też do tych chipsików, nie? Tu patrzcie, jest jeszcze jeden. Tylko to pomieszać, o, nie wiem, czy z tą fasolką by się tą akurat tą udało. Ale wychodzi fajna rzecz. Dobra, lecimy, to jest chyba druga pozycja. To w ogóle nie wiem, co to jest. Jakaś lasagna, coś może to jest... Nie wiem. Nie mam pojęcia, czy to jest makaron do lasagni. Nie wiem, nie znam się. Na pewno sprawdzę i przetestuję. Co my tu mamy? Tu mamy, słuchajcie, jeszcze 4 jabłka, świeżyneczki, żeby mi nie było gadane. To samo. Nie wiem, skąd ten jeden kartofel, ja nie brałem. Może z wczoraj został, nie wiem. Tu grejpfrucik, ale grejpfrucik to bym się nie spodziewał jakichś fenomenów. Ze względu, że on taki chyba wysuszony jest, wiecie? A tu jakieś jeszcze sobie wziąłem, takie tam na przechrupanie, słuchajcie, chipsiki, jakieś snaki takie niby bekonowe. Nie jest to zbyt wielka pozycja, no ale jest. I co wy myślicie o odwiedzaniu takich banków żywności, nie? Czy to jest tylko dla ludzi biednych, czy dla mnie jak najbardziej tam mam, wiecie, się ustawiać w kolejce? Dajcie znaka, bo ja nie jestem pewien. Pozdro. Dajcie jakiegoś lajcika, fajnego komentarza i subika. Pozdrawiam, trzymajcie się.